zmęczona moc Rzymu. Niczym szpony sokoła zacisnęły się na wszystkich zakątkach kontynentu oprócz tego w Armoryce, gdzie garstka połsatych galów śmieje się z bezczelnością wiosłów cesarskiemu orłowi. Gęste puszcze ustąpią przepięknym budowlom. Otoczeni przez rzymską cywilizację galowie przystosują się albo zginą marnie. A jak nazwiesz swoją chwalebną osadę? Sprawa jest! Szef na spotkaniu! Coś mu przekazać? Co radzisz zrobić, druidzie? Ustąpią miejsca cywilizacji! Oddrzewimy te wszystkie lasy! Mam fajny pomysł, ale na pewno się nie zgodzicie. Ej. A może spuścimy Rzymianom wielki łomot? O, to był ten mój pomysł. Czy wszyscy się porządnie napili? Nie. Tu cywile. Trzeba jakoś takoś wykurzyć tych cywilów. Ale bez przemocy. I wszystko jest jasne! Ale że co? No, tak w ogóle chyba wszystko, co? Wojtek Asterix, Metzfaldowski. Taniej niż w Rzymie! Jak dla pani, oferta specjalna. 4 dychy. Biorę! Staliście się bandą chciwych kretynów. Dura! Kretynami byliśmy już dużo wcześniej. No to... I Arek, Obelix, Jakubik. Galowie chcą żyć jak Rzymianie. Plan Cezara jest wręcz genialny. Nie zestwimy tę wiochę. Ten ma łuski na oczach aż po sam Kuperus. Aż po mnie? Zamknij się, Kuperusie. Do! Stój! Nie przejdziesz! Precz! Ej, sąsiedzianu! Są i dobre strony. Wola pracy pozostała. Dbamy o kondycję. Zapraszają do kina. A ja chciałem tylko powąchać. Asterix i Obelix, Osiedle Bogów. W kinach od 27 lutego.